Cześć, ja nazywam się Piotrek i razem z miastem Wrocław, firmą Nokia oraz funduszem inwestycyjnym Pionier zorganizowaliśmy Smart City Wrocław Startup Challenge, czyli ideę hackathonu, która łączy kreatywność, przedsiębiorczość, wiedzę na temat technologii startupów z potencjałem, jakim daje im miasto. Dzisiaj startupy budują rozwiązania z zakresu Smart City i walczą o dofinansowanie nawet do 1 000 000 zł, a także o udział, o możliwość realizacji ich projektu w ramach projektu miejskiego City Lab, który udostępni miejską infrastrukturę do wdrożenia swojego pomysłu. No, prace trwają już, pierwszy dzień mamy już za nami, także prace trwają dosyć intensywnie, tak jak widzę zresztą za mną. Pomysły są ciekawe, dzisiaj o godzinie 18 będzie gala finałowa, w której startupy będą prezentować swoje pomysły i jury złożone właśnie z przedstawicieli miasta, funduszu Pionier i Nokii oceni te pomysły. No i zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami, o których wspomniałem. Na hackathonie jest ponad 100 uczestników, w tym jeszcze, dodatkowo jeszcze około 50 osób, mentorów i organizatorów, więc łącznie mamy ponad 150.